Najtrudniej w szachach grać jest po przegranej partii, zwłaszcza jeżeli gramy z bardzo silnymi przeciwnikami, i tak się dzieje, kiedy ktoś trafia do turnieju kołowego. To jest cały urok właśnie tych turniejów zamkniętych, że rzadko kiedy są tam zawodnicy odstający poziomem i każda kolejna partia. Jest bardzo wymagająca. W openach jest inaczej. Kiedy przegrywamy, dostajemy e, słabszego zawodnika, i choć to też jest bardzo trudne, no to bardzo często się jednak dzieje tak, że e, ten nasz kolejny, ta nasza kolejna przeszkoda jest jednak mniej wymagająca. A w moim przypadku dzisiaj e, było, no, myślę, że nawet ciężej, bo Zmieniły się kolory, czyli zostałem czarny kolor. No i naprzeciwko mnie Richard Raport, czyli zawodnik, z którym nie tak dawno przegrałem. To była zresztą moja jedyna przegrana partia na turnieju na Wyspie Man. Więc zawodnik wymagający, zawodnik, który dopiero co grał w turnieju kandydatów. Zawodnik, który miał ranking ponad 2700, chyba 60. No i do tego bardzo kreatywny, bardzo. Pomysłowy, bardzo no, taki nie dający za bardzo złudzeń, że partia będzie sucha. Zawsze coś się w partiach Richarda dzieje, a wiadomo, że po wczorajszej partii, no, która była, umówmy się, no, w moim wykonaniu beznadziejna, gdzieś tam takim marzeniem byłby spokojny remisik po to, żeby się gdzieś tam zebrać do kupy i no, i uwierzyć w to, że można robić normalne wyniki z takimi zawodnikami. Także sytuacja łatwa nie była, przygotowanie łatwe nie było, bo, bo wiadomo, że Richard może zagrać cokolwiek, także różne rzeczy patrzyłem, ale spodziewałem się ruchu E4. No i zobaczmy, czy ten ruch przez Richarda został zagrany. Dokładnie tak było. E4 poszła. Chociaż wcześniej był to zawodnik, który raczej był kojarzony z ruchem D4. Ostatnimi czasy mam wrażenie, że już można go raczej nazywać właśnie E4owcem niż D4owcem. I, I spodziewałem się, że tak będzie. Na wyspie mam zagrałem francuską. Dzisiaj stwierdziłem, że troszkę solidniej. Czyli E5, konik F3, konik C6. I tutaj też ruch, którego się spodziewałem. Partia włoska. Richard grywał tutaj ig 3 i skoczek C3 i rzadziej goniec B5, natomiast goniec C4 był ruchem, który myślałem, że nastąpi konik F6. No i D3. Kolejność przez skoczek F6, co pewnie już wiele razy mówiłem, daje możliwość no, nie stawiania gońca na C5. To znaczy, ona oczywiście istnieje, natomiast jest to jakoś tam najbardziej w tej chwili rozpracowana kontynuacja. Natomiast tutaj można po ustawieniu, po ruchu D3 zagrać czy goniec E7, czy ruch H6, czy ruch D, No D6 akurat nie można, bo skoczek G5 wtedy, no ale są tu inne opcje. Ja zagrałem właśnie ruch H6. Ruch, który może niekoniecznie koniecznie oznacza, że chcemy zagrać g5, chociaż też takie idee tutaj są, ale bierzemy pod kontrolę pole g5 i można się tutaj rozstawiać przez d6. Można też czasem i goniec c5, no różne możliwości są po tym posunięciu w zasięgu czarnych, natomiast no ja tak też grałem w partii, no mogę chyba ją nazwać słynnej, z Nimanem. również tak zagrałem. Tam Niman zagrał c3, Richard zagrał roszadę, ja zagrałem d6, tutaj można i goniec e7 zagrać, ale ja zagrałem tak, a 4. No i tu. Tu troszeczkę kusiło zagranie ruchu G5. Wiem, że to jest jakaś tam teoria, ale jako, że tego akurat nie popatrzyłem, no to zagrałem go nie C7. I teraz no pytanie: co się dzieje, jeżeli biały zagrał A5? No tego biały nie zagrały. Richard zagrał skoczek C3, i choć ruch wcześniej nie zagrałem A5, to tu stwierdziłem, że skoro już na C3 stoi skoczek, a nie pionek, to A5 można, można spróbować zagrać. I to właściwie myślę, że tak dość mocno ogranicza opcje, które tu Tutaj mogą na szachownicy powstać, bo teraz białe nie mają już tak łatwej ekspansji na skrzydle hetmańskim, nie mają opcji za bardzo c3, d4, no bo skoczek skutecznie to jakby psuje. No i coś trzeba robić białymi, więc no Richard kolejne ruchy zrobił dość rozsądne, czyli wieża e1. Czekając, co ja zrobię, rozważał ruch skoczek H4, zawodnik urodzony na Węgrzech, chociaż może nawet tak, chyba na Węgrzech urodzony na, na pewno przez wiele lat Węgry reprezentował, to jego ojczyzna, natomiast obecnie reprezentuje Rumunię. I, i, ale po tym ruchu chyba nawet G5 mogę zagrać, bo ruch jest chytry. Na Roszadę jest oczywiście idea skoczek G6, nie wiadomo jak efektywna, ale efektowa. efektowna na pewno. Także mm, po tym ruchu Skoczek H4, po tym ruchu Skoczek H4, myślę, że G5 mam. E, powrót jest bez sensu, a na to można od biedy zbić, zbić, zagrać D5. Czarne powinny być tutaj może nawet lepsze. E, także wieża E1, Jaroszatka. No i Richard zagrał H3. E, tutaj przez moment zastanawiałem się nad ruchem gonią z G4. No ale tego typu klimaty to tutaj nie mogą działać. Czarne są zbyt wolne i, i no nie wierzę, że to mogłoby w tym momencie coś tam wielkiego dawać. Więc na to się nie zdecydowałem. A granie goniec G4 i tutaj odchodzenie gońcem na G6, no nie ma żadnego sensu. Tutaj białe stoją już myślę dużo lepiej. Przynajmniej takie miałem wrażenie. I um... Powie, że jeden zagrałem normalnie, Roszada, H3. H3 po to, żeby właśnie przy okazji jakiejś tam operacji z G4 nie nastąpił. On teraz niekoniecznie musiał być moim planem, ale no to jest typowy profilaktyczny ruch. No i tutaj czarne mają właściwie dwa, może trzy ruchy. Można spróbować król H8 i grać tak i F5, ale no. To ma taki minus, że powiedzmy białe zagrają no, skoczek D5, bo to naturalny ruch. Jak ja się wycofam, no to wydaje się to jednak troszkę takie e, przesadzone. Może ruch D4 nastąpić i białe prawdopodobnie stoją troszkę lepiej. Inną opcją jest ruch skoczek H7 od razu i na skoczek D5 skoczek go nie z G5, ale jakoś nie miałem wrażenia, że to, to jest takie proste. Chcę wymienić. Jakieś figurki, ale prawdopodobnie nastąpi coś takiego. No i to może być jednak przyjemniejsza pozycja dla białych. Także zagrałem ruch, który wydawał mi się normalny, czyli goniec na E6. Teraz białe mają. Trzy ruch, Mogą pobić, mogą zagrać skoczek D5, mogą zagrać B3, dość typowy ruch ostatnimi czasy często się tak gra. no Oczywiście jest to troszkę ryzykowne, bo goniec ma mało ruchów, ale w, w rzeczywistości przy pionku na A5 stojącym nie ma go jak wygrać, bo nawet jak zagramy w jakimś momencie C6 i D5, to potem zawsze bicie, bicie i ten goniec będzie miał pole B5, więc tutaj on stoi bezpiecznie. Chodzi o to, że na ewentualne bicie możemy zbić pionkiem B, to nie jest może. Jakiś wielki dramat, ale no pozycja może być dla czarnych nieprzyjemna. Yy, goniec E6, bicie na E6, to po prostu bicie na E6, i akurat te pozycje są dość solidne dla czarnych. Yy, tutaj nawet czasami można próbować kontratakować, na przykład Goniec E3, jakieś Hetman E8, nawet skoczek H5F4 się pojawiają, plany takie coś, no niewiele daje. Bo nawet białe w takiej sytuacji nie, nie ugrywają tak naprawdę niczego. Można nawet od biedy zagrać ruch C6, wziąć pod kontrolę pole D5, potem Hetman F7. No, nawet jeżeli to jest troszkę gorsza pozycja. To nie powinno być tutaj czyn dla czarnych źle. Także tego się nie bałem. Richard natomiast dość szybko zagrał ruch najbardziej pryncypialny, typowy no i wymagający. Moja pierwsza myśl to było goniec bije D5, ale niestety po goniec D5 jest E D5, skoczek B4 i D4. Bardzo końśliwy ruch. Teraz jeżeli bicie, no to ta pozycja nie jest pozycją równą z uwagi na to, że białe mają gońca białopolowego i no jest to plusik. Dlatego tutaj jedyny sensowny ruch to E4, ale na E4 jest skoczek D2. No i ta pozycja chyba się nie zgadza, bo C6 byłoby piękną ideą, żeby na taką operację mieć na końcu widełki. No ale problem w tym, że tutaj można wtrącić ruch C3 prawdopodobnie. No i tego się obawiałem, że tutaj można stanąć bez pionka, a tego typu rzeczy, no to. To raczej nie działają, prawda? Tutaj też jestem bez pioneczka, więc yy, niestety to nie działa, yy, a ta pozycja również jest, jest pozycją nierówną. Ona jest bia dla białych lepsza, nie wiem jak bardzo, ale no nie podobała mi się. Yy, dlatego, chcąc, nie chcąc, zagrałem ruch w skoczek B4. I tu wydawało mi się, że ja w sumie ten debiut tak podejrzanie rozegrałem. Moim zdaniem, Richard powinien był zagrać skoczek E3. W sumie zgodził się po partii, że to chyba był praktyczniejszy wybór. Jeżeli ja biję skoczek C4, i te pozycje są zawsze troszkę lepsze dla białych. Goniec zawsze będzie ograniczony przez swoje pionki, nie tak łatwo będzie mu coś zrobić. E, czarne, no mogą oczywiście, pewnie bym tak próbował. Wieża E8, goniec F8, potem może skoczek C6, D5 ale nie miałem przekonania, że to jest równa pozycja, białe mogą tutaj zagrać tak, ja tak, białe tak nastawiając na cel pionka E5 w razie czego, żeby nie można było przejść C6, D5 i krok po kroku, może C3, D4 kiedyś może najpierw Hetmana przestawimy, może dojście do F4 czarne tutaj są raczej obserwatorem nie jest to może wielki plus, ale wydawało mi się to nieprzyjemne, Richard zagrał e, skoczek, bije F6, no i ja tutaj nie czułem wielkiego zagrożenia. Wydaje mi się, że to troszkę mimo wszystko miękka decyzja. Bicie, bicie, tak, tak. C3, skoczek C6. No i teraz ciekawy ruch, bo zostało zagrane B4. Tak, na początku powiedziałem, wow, ale to jest świetny ruch. Richard tutaj 10 minut ponad myślał. Ja tego ruchu kompletnie nie widziałem. Potem no, w analizie Richard stwierdził, że go nie z D2 mogło być lepsze. Po prostu przygotowując, zobaczyć białe chcą, co ja będę robił. Bo problem jest taki, że jeżeli ja gram tutaj hmm, jakoś tak powiedzmy wolno, czyli tak, tak, no i nie wiem, B6. No, to ta pozycja jest zawsze troszkę lepsza dla białych. Białe tutaj mogą, albo utrzy... utrzymują napięcie, nie grają B5, nie, nie muszą. W takich sytuacjach tutaj zawsze w różnych końcówkach można liczyć na pionka z A. A jeżeli białe jeszcze przestawią hetmana na c4, potem mogą tutaj naciskać. Mamy słabość na e6, mamy słabość na c7. Białe mają taką elastyczną strukturę, można czy to do d4 próbować dochodzić, czy to, nie wiem, w jakimś momencie do f4 dochodzić można. To jest pozycja, która może według komputera być tylko trochę lepsza dla białych, ale bardzo nieprzyjemnie ją grać. Więc goniec d2 stawiałoby przede mną problemy. Oczywiście mogę próbować ruchu d5. Mogę próbować ruchu D5, ale no to jest bardzo odpowiedzialna decyzja. Potem Hetman D6 i mogę próbować skoczek E7, C6 i skoczek G6. Może tak bym zagrał, no ale to jest, to jest tak jak mówię, dość taka wymagająca rzecz. Warto nadmienić, że. Hetman B3 niewiele daje, jest to co prawda atak na dwa pionki, ale ja spokojnie hetman D7 i na hetman B7 mogę tutaj hetmana złowić, więc to nie ma większego sensu. Richard B4, no i ja teraz stwierdziłem, że nie chcę pasywnie stać, więc pobiłem, pobiłem i zagrałem ruch B5. B5, które no jest oczywiście ryzykowne, ale na całe szczęście wydaje się, że nie działa ruch A5, bo wtedy mogę zbić tak, tak, tak i tak, no i Czarne tutaj chyba nie powinny być w żadnych tarapatach. Grozi posunięcie skoczek C2, wisi pionek na A5, także to nie może być dla białych dobre. Tak mi się tutaj wszystko zgadzało w tym wariancie. Więc po B5, no, białe coś muszą zrobić. Lisze zagrał gonie z D2. Jeszcze opcją było Hetman B3. Hetman B3 po to, żeby po prostu zaatakować pionka. Ja już nie pamiętam, co ja chciałem zrobić, ale wydaje mi się, że nawet. To chyba. Nie tak, to tak, tak, i, i tutaj to chyba nie działa. Nie za bardzo to jest dobre. Ale może po prostu Hetman B2 gram. I. Aha, to było tak. To, to taka opcja była. Hetman B3, Hetman D7 i tutaj A5. Tego. Tego nie umiałem do końca dobrze ocenić, bo z jednej strony wydaje się, że ten pionek jest dużą siłą, a z drugiej strony właśnie nie wiadomo nawet, czy ja tutaj nie chcę hetmanem na E8 zagrać. I teraz można próbować coś takiego, żeby tak się jakoś tutaj przestawiać, albo nawet pionka na C6 i potem jakoś może wieże przestawić. Ale nie byłem przekonany, czy tutaj nie stoją gorzej po ruchu hetman B3. On mi się wydawał ruchem chytrym i takim... Prosto, prosto do celu. Oczywiście mogę też spróbować coś takiego. Tak, tak, tak i tak. I potem wieża A6, C6, jakąś taką twierdzę, twierdzę z takimi też widokami na ruch C5 w razie czego. Ale to nie byłoby przyjemne. Także tutaj myślę, że to była ciekawa kontynuacja. Hetman B3 plus A5 dla, dla białych. Natomiast nastąpiło go nie z D2. No z tego się ucieszyłem, bo od razu upraszcza się pozycja. Hetman d7 ma fajny ruch i teraz wieża jest po prostu obroniona. Białe mogą tutaj hetman a1, to był plan Richarda, ale co ciekawe on w ogóle się obawiał ruchu wieża e8, takiego nieoczywistego. Rzecz w tym, że teraz po ruchu tego typu czarne grają goniec d8, bronią tego pionka i przerzucają skoczka na g6, a przy okazji jeszcze groszą wieża bf3 bo taka groźba też się tutaj może pojawić. Więc to bardzo chytry ruch. Dlatego, dlatego Richard pobił, ja pobiłem i on teraz zagrał Hetman B3 i na początku mi się ta pozycja nie podobała, no bo mam pionka E6 słabego, mam pionka C7 słabego i nie za bardzo wiadomo jak to łatwo wszystko rozplątać. Ruch typu skoczek D4, bicie, bicie, to wydawało mi się, że to nigdy nie jest do końca proste Począwszy od tego, że jakiś ruch F4 tutaj można zagrać poprzez to, że nawet ruch jakiś B5 może wyjść i tak, jakieś tutaj tego typu rzeczy. Nawet tego typu końcówki, chociaż akurat ta końcówka jest chyba równa, no trzeba na nie uważać, ale białe właśnie nie muszą się spieszyć. Z żadnym ruchem typu B5 można zagrać, właśnie na przykład wieża C1. Jak tak, to Hetman tak, jak tak. No to jest to właśnie taki malutki plusik, jakie się w 4 tutaj i, i, i próbujemy coś robić. Pewnie to też jest blisko remisu, ale nie byłem przekonany, czy tak trzeba grać. I zagrałem ruch kontrowersyjny, ale wydawało mi się, że ciekawy. Dlaczego zagrałem skoczek D8? No po to, żeby skoczek bronił pionka i chcę zagrać C6. Jak zagram C6, skoczek co prawda jest ograniczony do obrony, ale te pionki już są dość dobrze obronione. Skoczek też jest obroniony przez gońca i potem mogę naciskać na pionka z pola B4. Wydawało mi się, że jak unieruchomię go na B4, to białe nie mają co robić. Wieża C1 nastąpiło ja C6 i tutaj właśnie ta moja taktyka. Czy jakiś strategia. No, sprawuje się nieźle. Gdyby był mój ruch, mogę rozważyć wymianę hetmanów. Mogę też oczywiście hetman B7 próbować zagrać, potem C5, czy wieża B8 i C5 na tego pionka. Ale najpierw właśnie przestawiam figury. Biały goniec E3. Po to, żeby pole D2 przygotować dla skoczka, ja wieża B8, najbardziej naturalne. Chcę zagrać C5. Biały hetman na A3. I tutaj taka mała pułapka była ze strony Richarda, nawet duża, bo on myślał, że to jest dość konkretny ruch, bardzo silny nawet, uważał. Bo jeżeli ja teraz no, nie mam ruchu Hetman B7, to chyba stoję nie za dobrze. Ruch typu D5 jest dość ryzykowny puszcza pole C5 dla gońca to już może być trudna pozycja. Osłabiony pionek na E5 się pojawia. I Goniec nagle bardzo świetnie tutaj sobie radzi ze wszystkimi zadaniami, więc no muszę hetman b7, no i teraz plan białych był w tym, żeby zagrać ruch b5, sprowokować mnie, no bicie jest w ogóle bardzo złe, bo hetman bije d6 i czarny zostają z rozbitą strukturą. Jeżeli C na B, no mamy go pionka wolnego, ale chyba on jest za wolny, bo na hetman D6 od razu się pojawia groźba wieża C7, co widać w wariancie B4, wieża C7, hetman tutaj, no i wydawało mi się, że to niestety jest nie za dobre, typu tak, powiedzmy tak, no to skoczek bije tutaj. No, może, może to kurczę, chociaż teraz właśnie widzę, że ten pionek jest dość szybki, więc może tak mogę, ale tutaj niewykluczone, że też się coś nieprzyjemnego dzieje, typu nie wiem, goniec C5 i jak tak, to szach, tak, już przegrana, prawda? Więc po tym gońcu C5 może, no i właśnie tu mo mogą się robić problemy. Takich rzeczy się mocno obawiałem. Zresztą to wygląda na przegraną albo bardzo blisko przegranej. Na ruchy skoczkiem jest bicie, a właśnie na to jest szach. Także bardzo, bardzo niedobra pozycja. Dlatego ja zagrałem C5. I co przeoczył Richard? Ono przeoczył to, że powierza B1 czy nie docenił, ja mogę wyjść skoczkiem z tej pozycji. Udało mi się poprawić pozycję mojego pionka. On już nie jest słabością. I mam ruch skoczek C6 z groźbą skoczek B4. Jak stanę tam z skoczkiem, to pionek jest właściwie stracony. Tutaj trzeba jeszcze, oczywiście, policzyć parę wariantów. No, te, to nic nie daje, bo na całe szczęście ten pionek się nie rusza. Ja spokojnie gram tutaj. Ruchy Hetmanem bronią wieże, ale niewystarczająco, czyli na przykład po Hetman A2 nadal nie ma groźby. Mogę zagrać na przykład Królew 7 i nabicie jest nadal dobrze, chociaż no, trzeba tutaj wariant policzyć do końca, że na przykład tak i pionek jest złapany. Gdyby był ruch białych, białe wygrywają. Białe zagrały Hetman B3. No tutaj mała pułapeczka. Teraz tak nie mogę zagrać, bo właśnie jest ten wariant, o którym mówiliśmy, tak, tak, tak. I C7 i tego pionka już nie zatrzymujemy. Przez moment chciałem tak przegrać partię. Ale na całe szczęście mam tu inny ruch. Inna sprawa, że nie zauważyłem najlepszego posunięcia, które Richard widział, bo mogłem Hetman D7. Ja rozpatrywałem tylko Hetman E7 i Hetman C8 a Hetman D7 jest bardzo fajne, bo na to tak, 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 ten pionek już jest powstrzymany. Ten pionek już nie dochodzi. Więc yy, yy, można było tak zagrać i teraz skoczek B4 jest bardzo yy, konkretną groźbą. Oczywiście, białe tutaj nie mają jakichś większych problemów, yy, bo jak białe yy, chcą zremisować, no to robią to yy, chyba na kilka sposobów. Na przykład mogą zagrać tak i na to yy, też akurat to może być linia, w której tutaj są jakieś tarapaty. Richard pokazał mi jakąś linię, po której tutaj nie ma większych trudności. Chyba Hetman A4, tak? I D4? Może coś takiego pokazał. Gdzie? gdzie, gdzie tutaj też powinno być ok. Ale no, to już po ruchu Hetman D7, którego, no mówię, nie są specjalnie trudny. Po ruchu Hetman D7 białe muszą jeszcze zrobić jakieś dokładne ruchy, bo nieoczekiwanie tutaj m, troszkę się Same oszukały. A ja zagrałem Hetman C8. No i teraz skoczek D2 niestety działa, bo na skoczek B4, skoczek C4 ja to widziałem, że to działa, ale myślałem, że to jest i tak dla mnie spoko. Natomiast no mogłem mieć Hetmana na D7 w tym momencie i po prostu zbić. A teraz nie mogę zbić, bo skoczek bije D6 i są widełki. Więc to duża różnica. Ja zagrałem Hetman D7 i skoczek A3. No i to jest, tu, tu to zresztą dziwna decyzja Richarda, ale. Znaczy dziwna, ciężko powiedzieć, może, że dziwna. Natomiast ja nie mogę być hetmanem, tak czy siak. Wieżą mogę, ale to często jest jeszcze ryzykowne, więc może by f4 białe mogły zagrać. I teraz, jeżeli bicie, bicie, może muszę goniec c7 zagrać, coś takiego. Goniec c7, ale wtedy jeszcze trzeba policzyć. d4 wieża na przykład bije, no i może tutaj się jakieś zamieszanie robi, nie wiem, tak, tak. Jakiś skoczek E5, Hetman D4, król gdzieś tam, tutaj wisi pionek. No trzeba jeszcze uważać, ale równie dobrze czarne mogą świetnie tutaj stać, też bym się nie zdziwił. Więc y, był to taki moment, z którym jeszcze białe mogły próbować. Natomiast Richard zagrał skoczek A3. No i tu już widać, że czarne źle nie mogą stać. Pytanie, czy da się coś zrobić. No ja tak jeszcze grałem, właśnie nie do końca wiedziałem. To jest zawsze trudny moment, kiedy. Gra się z lepszym zawodnikiem, i kiedy no, gdzieś tam ten remis był, em, może nie marzeniem, ale na pewno nie wynikiem, którym no, ktoś no, by pogardził. No a tutaj już widać, że najgorsze za czarnymi że już można nawet pomyśleć o jakimś przechwytywaniu. No ale z drugiej strony. To ciężko tutaj coś przechwycić, bo nawet jakbym wygrał tego Pionka jakimś, w jakiś sposób, to jeszcze droga byłaby daleka. A ja go wcale nie wygrywam. Ja zagrałem król H7, mówię, taki ruch, no może tu się jeszcze coś przydać, po to, żeby król nie był na tej samej przekątnej co. Co Hetman. Może jak już chciałem, to lepiej było króla tu postawić. Zaraz zobaczycie, dlaczego. No ja zagrałem król H7, goniec D2 i D5. I to znowu troszkę taki ruch nonszalancki. Bo jeżeli nie chciałem problemów, mogłem zagrać goniec E7. Idea jest taka sama, czyli bicie bicie, tak, D5, goniec z odsłony atakuje Hetmana, hetman gdzieś tam sobie idzie, bicie, bicie, bicie. Teraz nie można, Hetman A4. No, wieża D7 też by pewnie remisowała, ale tutaj oczywiście wygrywamy, bo jest szach. A no, tego typu pozycja, no to jest raczej prosty remis. Hetman D4 myślałem w takiej sytuacji, mogę zagrać i też szukam własnej kontry, więc powinno być w miarę dobrze. Ale jak się obawiam, mogę Hetman B7 z atakiem tutaj i z groźbą wymiany. Też powinno to być dość szybkie i łatwe zakończenie. Remisowe, więc yy, goniec A7 było ostrożniejsze, natomiast ja zagrałem ruch D5. No i przyznam, że miałem troszkę szczęścia, bo bicie, bicie, ja zapomniałem o ruchu D4, zapomniałem o tym ruchu. Czułem, że takie coś się może gdzieś zdarzyć, ale no to było mocno amatorskie z mojej strony. Na całe szczęście ten ruch nie jest specjalnie dobry, można nawet powiedzieć, że jest ryzykowny. O co chodzi Richardowi? No on wykorzystuje to, że Hetman tutaj może tego króla gdzieś zaatakować, który tak stoi właśnie na eksponowanej pozycji. Ja to mogłem wyczuć. Król na H8 był właśnie bezpieczniejszy. Natomiast na całe szczęście bicie, bicie, bicie. Tutaj nie, nie ma jak specjalnie wykorzystać tego króla. Oczywiście można dać szacha, pobić, no i to jest remis, bo ja gram tak. Wieża gdzieś tam sobie odchodzi. Bicie, bicie, tak i tak. No chociaż akurat tak to. No, nawet to nie przegrywa, prawda? Bo tutaj wieża się zasłania. Także to też nie ma, nie ma problemu. No pozycja jest remisowa na wiele sposobów. Natomiast Richard tutaj jeszcze próbował przegrać, bo on zagrał Hetman B4. I jeżeli białe pozwolą czarnym zrobić ze 2-3 ruchy, mogą tu jeszcze wpaść w tarapaty. Ja zagrałem Hetman F5, już taki ruch troszeczkę, troszeczkę próbujący. A, jeszcze pokażmy, jaki był taki taktyczny myk, który tutaj mógł działać, czyli goniec na pole E7, hetman D4, goniec A3, to jest szach, tak i bicie. No i to, to też pewnie jest remis po tym, no ale ale nie chciałem tego, tego zagrać, natomiast no, wiedziałem, że coś takiego tutaj Tutaj działa, natomiast yy, o ile no to, to, to jest spoko już na tym etapie, pomyślałem, że zagram Hetman F5. Jeszcze może jest jakiś cień szansy na przechwycenie tej partii, yy, bo jeżeli mi się uda zagrać koniec E5, wieża F8 albo D3. I to tutaj może być nieprzyjemniej. i na przykład na ruch B6 już mogę grać D3, mogę też spróbować ruchu wieża B7 i teraz grożę zarówno wygraniem skoczka, bo potem tam wieża wisi, jak i gonie z D8 na pionka. Także no, ten ruch był chyba ryzykowny dla białych. No ale Richard zagrał wieża D1, ruch całkiem sprytny, no bo chodzi teraz o to, żeby proponować wymianę hetmanów. Richard zresztą powiedział, że tutaj troszkę spanikował, że to był taki ruch już, no był, był, był lekko przerażony, że nagle czarne tutaj jakąś aktywność łapią. I faktycznie, no gdybym ja miał na przykład wieżę na E8 i już wieża E2 wskakiwała, to czarne są naprawdę niebezpieczne albo nawet gońca na e5 gdybym miał no to można już próbować y, jakieś hetman na f4 i tam przynajmniej jakieś osłabienia przy królu wymuszać no ale jest właśnie wieża d1 i to jest chyba silny ruch który który znaczy silny no ruch który gdzieś tam te moje opcje ogranicza może tutaj mogłem zagrać, nie wiem, coś w stylu takim, żeby nie wymieniać hetmanów, no ale też ciężko uwierzyć, żebym ja tutaj realnie czymś groził. No, można wrócić tym hetmanem, próbować tak. Można nawet hetman, może hetman D6 zagrać. Bo, bo ten pionek też tutaj jest niebezpieczny i, i może zrobić mi krzywdę. No ale niewykluczone, że tutaj można było troszkę jeszcze lepszy ruch zrobić czarnymi, który jeszcze by przeciwnika z, ty, tego, z tym skoczkiem na polu A3 troszkę postresował. Ja zagrałem go nie z E5, no i to po Hetman B1, Hetman B1 i dobry ruch skoczek B1, bo Richard się bardzo przestraszył tego, że na wieża B1, ja gram D3 co zresztą planowałem, i teraz w ogóle wieża na polu na pole D3 yy, przegrywa partię, na, na B3, bo jest wieża C8, grozi mat i czarne wygrywają, bo na G3 jest po prostu szach. Tak i D3: D2, yy, na królew 1 jest po prostu mat, no i, i nie ma obrony przed D2, więc ten ruch przegrywa, a na wieża D1 też można zagrać wieża na C8. Bicie znowu nie jest możliwe, bo tak a na tego typu ruch, no to właśnie tak, tak, tak. No, pewnie to też jest remis, na przykład tak, tak i tak, ale tego się Richard gdzieś tam zaczął obawiać. Mówi, po co mi takie przygody? No, i po prostu zrobił profesjonalny, jak to się mówi. Ruch skoczek bije B1, wieża B5, skoczek D2, koniec E6. Ja tutaj zaproponowałem remis, mam pionka więcej, ale ta pozycja jest niewygrywalna. No na pewno nie z zawodnikiem poziomu Richarda, także ja tutaj stwierdziłem, że lepiej troszkę sił zaoszczędzić, wpisać pierwszą połówkę i, i nie próbowałem tego męczyć, bo nie sądziłem, że to cokolwiek może dać. Remis, no może nie tyle z pocałowaniem ręki, bo nie miałem tutaj jakiejś fatalnej pozycji, ale wiadomo, że był to wynik, który był mi potrzebny po tej pierwszej partii, która poszła zdecydowanie nie po mojej myśli, ba, ona była po prostu koszmarna, żałosna i jeszcze wiele określeń można byłoby tutaj wymienić. Także cieszę się, że udało się zagrać przyzwoitą partię na dość dobrym poziomie, zremisować z dobrym graczem. No, i cóż, i patrzę. Naprzód. Mam nadzieję, że kolejne partie będą raczej takie jak ta z drugiej rundy, niż jak ta z pierwszej, która, która mi kompletnie nie wyszła. Przypominam o opcji Patronite, czyli wspierajcie kanał, jeżeli możecie. Jeżeli nie, możecie, no to trudno to oglądajcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie. No i oczywiście zostawajcie też w miarę możliwości subskrybentami tego kanału. Tyle na dziś. Do zobaczenia jutro na transmisji na żywo. 15.00 Tomek Jaskółka, ze swoimi gośćmi. Jutro, jeżeli się nie mylę, znowu kuba Kosakowski. A ze mną zobaczycie się, mam nadzieję, później przy okazji kolejnej analizy bez silnika. Do zobaczenia. Cześć!